Dzień pierwszy. Właśnie otworzyliśmy nasze podręczniki na 8 rozdziale, kiedy nad naszymi głowami rozległy się alarmy. Czerwone migające światło wirowało przy drzwiach, gdy metalowe listwy zsunęły się po ścianie, by nas zamknąć. Ludzie zaczęli panikować przy swoich ławkach. Słuchajcie, spokojnie. Jestem pewien, że wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie to tylko fałszywy alarm. Pan Jones uniósł ręce, próbując uspokoić tłum. Kiedy już miał otworzyć usta, przez interkom usłyszeliśmy głos Ewy. Zakażenie poziomu trzeciego zlokalizowane w południowej ćwiartce kampusu. Obecnie obowiązuje protokół blokady i ścisłej izolacji. O nie. Nauczyciel nagle pobladł. Dzień trzeci. Przesunąłem swoją wieżę po szachownicy, by zbić gońca Patricii. Wystawiła język w proteście, gdy ściągnąłem go z planszy. Uśmiechnąłem się i wypchnąłem do ust kolejnego słonego krakersa. Pan Jones powiedział, że kwarantanna nie powinna trwać jeszcze zbyt długo. Prawdopodobnie trochę czasu zajęło CDC wyeliminowanie zarazy. Powiedział, że to musi być dość paskudny wirus, skoro trzymają nas zamkniętych w klasach. Mamy wystarczająco dużo przekąsek na kolejny dzień. Trudno odpowiednio racjonować żywność, gdy wszystko co masz to krakersy, cukierki i ser w sprayu. Ogólnie jednak nie traciliśmy nadziei. Tylko tyle mogliśmy zrobić. Musieliśmy myśleć pozytywnie. Dzień piąty. Klasa zaczynała śmierdzieć. Ustawiliśmy kilka wiader w kącie jako pseudołazienkę i były one już mniej więcej w połowie pełne. Nie trzeba dodawać, że unosiła się z nich mdląca woń. Wczoraj wieczorem zabrakło nam jedzenia. W brzuchu burczało mi z głodu, ale starałem się to zignorować. Nie miałem już ochoty grać w szachy ani czytać. Zamiast tego po prostu drzemałem na ławce tak często jak to możliwe, aby zabić czas. Miałem nadzieję, że w końcu obudzą mnie otwierające się drzwi i będę mógł wrócić do domu. Tęskniłem za rodzicami. Pan Jones powoli tracił panowanie nad sobą. Do tego momentu był całkowicie spokojny i upewniał się, że wszystko z nami w porządku. Teraz jego oczy wyglądały trochę dziko i wciąż chodził po pokoju rozmawiając ze sobą. Kilka razy słyszałem, jak przeklinał pod nosem, a potem odmawiał modlitwę. Naprawdę, mam nadzieję, że szybko się stąd wydostaniemy. Dzień ósmy. Łup, łup, łup. Trzy głębokie uderzenia. Dudniący dźwięk dochodzący z drugiego końca klasy wyrwał mnie ze snu. Ponownie je usłyszałem. Nie ruszałem się, by wyglądać na śpiącego, ale otworzyłem oczy na tyle, by zobaczyć, jak nauczyciel biologii raz po raz uderza krzesłem o stalowe drzwi. Kolejne trzy uderzenia. Naprawdę miał dosyć. Wypuść nas stąd. Pan Jones wrzasnął, odrzucając krzesło na bok. Nie mogę tego zrobić, proszę pana. Wykryto zarazę poziomu trzeciego. Odgrodziłam dotknięty obszar, ale dla własnego bezpieczeństwa musicie pozostać odizolowani. Głos robota zabuczał w głośnikach. Nauczyciel wykrzykiwał przekleństwa do kamery w rogu sufitu. Niektórzy chłopcy również stali się agresywni. W ciągu ostatnich kilku poranków doszło do wielu bujek. Wydawało się, że powoli cofamy się w rozwoju. Klasa staje się wybiegiem dla szympansów, takim jak ten, który można zobaczyć w zoo, tylko że z wygłodniałymi zwierzętami. Potrzebowaliśmy wyjścia, inaczej mogło wydarzyć się coś strasznego. Dzień dziesiąty. Przez ostatnich 5 dni byliśmy na diecie składającej się z wody z kranu.
Czułem zawroty głowy za każdym razem, gdy wstawałem od ławki. Pokój wirował i zdawał się zanikać. Utrzymywałem się na nogach jedynie dzięki sile woli. Czułem ten irracjonalny strach, że jeśli zemdleję, zostanę zjedzony przez kolegów z klasy. Jak stado hien żerujących na osłabionej gazeli. Gdybym powiedział to na głos, brzmiałoby to szalenie, ale kiedy rozejrzałem się po klasie i zobaczyłem wszystkie te głodne twarze, wtedy uświadomiłem sobie, że ten pomysł nie był jednak zbyt naciągany. Pan Jones nie powiedział ani słowa od ponad 12 godzin. Siedział przy swoim biurku, rzeźbiąc coś na jego powierzchni noszem. Dziś po raz pierwszy pomyślałem, że być może stąd nie wyjdziemy. Może wszyscy umrzemy w tej klasie. Zwiesiłem głowę i zacząłem cicho płakać. Dzień 13. Panie Jones, niech pan przestanie! Krzyknął Mike. Nie widzisz? Musimy to zrobić. Potrzebujemy jedzenia. To przetrwanie. Kiedy Wataha cierpi i brakuje pożywienia, wszyscy zwracają się przeciwko najsłabszemu członkowi. To proste. Ewolucja drogą doboru naturalnego. Pan Jones trzymał ręce na szyi Trevora, ściskając je tak mocno, że oczy chłopca wyskakiwały mu z czaszki. Trevor walczył, leżąc pod nim, ale był wątły i strasznie mały jak na swój wiek. Mike chwycił ze stołu dużą zlewkę i uniósł ją wysoko nad głowę. Panie Jones, niech pan przestanie, niech mi pan nie każe tego robić. Ale pana Jonesa już dawno tam nie było. Został jedynie drapieżnik. Jego oczy błyszczały z zachwytu, a ślina spływała mu po brodzie od ślinienia się na myśl o posiłku. Zostało z niego jedynie głodne zwierzę. Zerwałem się na równe nogi, kiedy Mike opuścił zlewkę tak mocno jak tylko mógł na głowę pana Jonesa. Ta roztrzaskała się na kawałki przy uderzeniu, przewracając nauczyciela. Pomogłem chłopakowi zepchnąć nauczyciela z Trevora. Biedny dzieciak sapał i łapał powietrze, a łzy płynęły mu po twarzy. Jest w porządku, wszystko jest już w porządku, jest dobrze. Mike poklepał dzieciaka po plecach, próbując go uspokoić, gdy ten zawodził. Nagle rozległ się krzyk przypominający okrzyk wojenny i pan Jones wyskoczył w powietrze. Przeskoczył przez biurko i wbił się z pięściami w Mike'a. Obaj rzucili się na kafelki. Mike stawiał mu opór, ale pan Jones znalazł się na górze i zaczął brutalnie uderzać łokciami w twarz chłopaka, powodując krwawienie z nosa i z ust chłopca. Szum wypełnił mój umysł. Nie myślałem, reagowałem. Sięgnąłem na ziemię i podniosłem kawałek szkła z potłuczonej zlewki. Chwyciłem kudłate włosy pana Jonesa i odciągnąłem je do tyłu tak, żeby wyprostować jego szyję. Przeciągnąłem szklankę przez skórę jego gardła tak mocno, jak tylko mogłem. Nigdy wcześniej nie widziałem tyle krwi. Spłynęła wodospadem na klatkę piersiową Mike'a. Pan Jones ponownie upadł na bok, tym razem już nigdy się nie podnosząc. Wpatrywałem się w moje zakrwawione ręce. Nic nie czułem, żadnych wyrzutów sumienia, żadnego strachu, tylko szum. Nagle metalowe listwy wsunęły się w sufit i drzwi się otworzyły. Protokół blokady został zniesiony. Proszę kontynuować swoje regularne działania. Protokół blokady został zniesiony. Wesoły głos robota wydawał się teraz taki odległy i nie na miejscu. Inni uczniowie zebrali się wokół mnie, wpatrując się w kałuże krwi. Myślę, że przemawiał przez nas głód, ale jakaś część mnie naprawdę chciała wiedzieć, jak smakuje ludzkie mięso. Myślę, że inni też.
Na szczęście, zanim to się stało, do klasy wkroczył mężczyzna w garniturze. Witaj, klaso. Jego idealne zęby lśniły pod zapalonymi diodami LED. Zanim zdążyliśmy cokolwiek powiedzieć, do pokoju wlała się grupa dorosłych w kombinezonach. Jedni zaczęli wszystko fotografować, inni zaczęli sprzątać zwłoki pana Jonesa. Pewien mężczyzna w siwych włosach upuścił duże pudło na biurko nauczyciela i otworzył je. Następnie zaczął rzucać każdemu z uczniów świeże owoce i batony proteinowe. Pożeraliśmy wszystko, co nam dał. Po dwóch bananach i czterech batonikach zacząłem czuć się bardziej sobą. Smakowały jak ambrozja, prawdziwie słodkie zbawienie. Pierwszy mężczyzna z idealnymi zębami w drogim garniturze zaczekał, aż wszyscy skończymy, zanim ponownie się do nas odezwał. Wiem, że to było długie 13 dni. Doceniam, że wszyscy to wytrzymaliście. Powiadomiłem waszych rodziców, że możecie już wrócić do domu. W klasie rozległy się okrzyki radości, gdy wszyscy się przytuliliśmy. Nawet Mike, pokryty krwią, skakał z nami podekscytowany. Wkrótce wszyscy będziecie mogli wrócić do domu, ale najpierw muszę przeprowadzić z każdym z was krótką odprawę przed wyjazdem. Udam się do gabinetu dyrektora i tam pan Moses będzie was po kolei ściągał, żebyście zdali relację z tego, co działo się tu w czasie izolacji. Wszyscy pokiwaliśmy głowami przytakując, zrobilibyśmy wszystko, byle tylko stamtąd wyjść. Pan Moses, mężczyzna w siwych włosach i z przekąskami, wywoływał nas jednego po drugim, kierując do gabinetu faceta z białymi zębami. Kiedy opowiedziałem, jak to było, nadal czułem się odrętwiały. Nawet kiedy opisywałem, jak zabiłem pana Jonesa, po prostu nie czułem nic. Dopiero gdy wróciłem do domu tego wieczoru, załamałem się i płakałem. Kiedy byłem w ramionach mojej matki, szlochałem aż do upadłego. Potem zjadłem więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wpychałem makaron do gardła, aż myślałem, że pęknie mi żołądek. To było cudowne uczucie. Być znowu pełnym. Być znowu człowiekiem. Wiele lat później, kiedy byłem na uniwersytecie, informator ujawnił, że to, co przeżyliśmy w szkole, było rządowym tuszowaniem ściśle tajnego eksperymentu. Nie było wirusa, nie było zarazy. Zaczęło się od eksperymentu mającego na celu przetestowanie systemu sztucznej inteligencji, który mieli w szkole. Potem przekształciło się to w eksperyment społeczny, mający na celu sprawdzenie, jak długo przetrwamy, zanim ktoś zostanie zamordowany lub poważnie skrzywdzony. Chodziło o sprawdzenie granic cywilizacji i moralności pod ogromną presją. Przeprowadzili ten eksperyment na wszelki wypadek, gdyby faktycznie wystąpił prawdziwy problem z kodem w AI. I ten scenariusz stał się rzeczywistością gdzie indziej. Zabijając pana Jonesa, zakończyłem eksperyment. Ta wiadomość przyprawiła mnie o mdłości. Byłem zły i zniesmaczony przez wiele tygodni. Chociaż teraz już się z tym pogodziłem. Widzisz, Trevor mógł być mały. Być może był to najsłabszy członek stada, ale był też geniuszem. Dzięki jego wiedzy informatycznej i zdolnościom hakerskim udało nam się zlokalizować pana Pięknozębnego i pana Mausesa. Minęło już 6 dni i za każdym razem, gdy krzyczą i uderzają krzesłem w drzwi, nie mogę powstrzymać się od uśmiechu. Teraz to my przeprowadzamy mały eksperyment. Skończy się, gdy ktoś zostanie zamordowany lub ciężko ranny. Chociaż może nie zakończy się nigdy. Autor nieznany.
tłumaczenie i opracowanie opowiadania Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Near Death, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe, Kamil Olek, Creepy Bunny, Magiczna Basia oraz Tommy Lee Jones. Do usłyszenia.